Pierwsze dwa dni przygotowań to tradycyjnie testy sprawnościowe zawodników. Zaczynamy od testów takich fizjoterapeutycznych, gdzie patrzymy, w jakiej dyspozycji zawodnicy wracają po przerwie wakacyjnej. Znajdujemy się w naszym centrum Spine Kompleksowa Fizjoterapia, gdzie wykonujemy testy. Jest to protokół, który ułożyliśmy specjalnie pod naszych siatkarzy. Jego celem jest profilaktyka w urazach w nadchodzącym sezonie. Staramy się wyłapać potencjalne czynniki ryzyka na wystąpienia najczęstszych kontuzji, ale staramy się też indywidualnie podejść do problemu każdego siatkarza. Staramy się objąć testami każdy staw, zbadać jego zakres ruchomości. Do badań wykorzystujemy też USG, które ma na celu nam pokazać ewentualne potencjalne czynniki ryzyka stawu kolanowego, konkretnie stawu rzepkowo-udowego. Przede wszystkim sprawdzamy ten poziom bazowy, tak, do którego będziemy się odnosić potem dalej w czasie sezonu, patrząc, czy zawodnicy zrobili postępy. Sprawdzamy różne rodzaje skoków, które pozwalają nam sprawdzić siłę jednej nogi i drugiej, czy są jakieś dysproporcje między prawą a lewą stroną ciała. Sprawdzamy, jak wysoko skaczą w różnych wzorcach. Natomiast jeżeli chodzi o testy siły izometrycznej, to tutaj sprawdzamy poziomy maksymalnej siły również we wzorcach obu nóż, ale także jedno nóż.